To będzie. Ojej, z panem Knocikiem. Zapomniałem, co pan Knocik gra. Witam pana Knocika. Oj, 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 oj. Może tak. Może tak. No może tak. No, zroszuję. Wyjdę gońcem. No wyjdę. Panie Adrianie, za chwilę panu odpowiem, bo ja z panem Knocikiem to tak nie mogę grać, bo to jest dobry przeciwnik. Bije i koniś. Tu udał mi się mini szwindel. Ten goniec się nie mieści. A teraz jeszcze jeden mi się udał. Się hetman chyba nie mieści. Hetman nie obroni punktu G2, tak mi się wydaje. To co pan Knocik wziął połowę czasu? Panie Knocik, dlaczego pan mnie tak lekceważy? No oj, 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 oj. Nie można tak grać, no. Ja nawet nie zauważyłem tego. Że pan Knocik, dziękuję, no by grał na 3,50 ze mną. 3,30. Tu biję normalnie hetmanem, ale poszedłem w symetryczny wariant. Tu ważna rzecz jest, że jak chcemy wygrać, to stawiamy inaczej. Jak skoczek F3, to skoczek E7. Z drugiej strony, jak C3, to skoczek C6, ale się nie doczekałem, więc miałem problem. Tu miałem ruch G5 na popsucie. Bicie, bicie. I teraz ten goniec, no powinien tam zostać, bym go zbił. Miałem stawiać wieżę, no a tutaj C4, tu trzeba grać wieżą na otwartą linię, natomiast po tym ruchu niespodziewanie zobaczyłem, że skoczek atakuje i tu, i tu, i tu, i tu, tu grozi mat, tu grozi nieprzyjemny szach, tu grozi hetman, wisi hetman, więc nie ma ruchu wieża F2. Oj, 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 to ale sobie poprawiłem bilans. Przecież miałem krótką roszadę z panem Knocikiem. Dziękuję, panie Knocik.